Witam. Dzisiaj mam do przetestowania baton, którego nigdy nie jadłem, w sensie batonu, ponieważ krówki jak najbardziej jadałem, wiem jak smakują krówki. Natomiast krówkę w takiej postaci, jak jest teraz, w takiej postaci batonu nie jadłem i nawet nie widziałem wcześniej, nie przyglądałem się za bardzo za batonami. Także jest to dla mnie taka nowość w pewnym sensie, ponieważ nie miałem pojęcia, że istnieją takie krówkowe w ogóle batony. No i chciałem właśnie spróbować, czy to smakuje jak normalna krówka, czy smak jest troszkę inny, czy smak jest zbliżony. No i właśnie po to kupiłem tego batona z takiej ciekawości. O, z jednej strony się ciężko otwiera tego batona, a z drugiej też ciężko. Tak łatwo tego batona nie jest otworzyć. Trzeba się trochę tutaj namęczyć z tym. Muszę chyba nawet użyć nożyczek. Nie wiem, czy ja dzisiaj jestem taki słaby od rana, czy akurat ten egzemplarz jest taki ciężki do otwierania, czy wszystkie takie są ciężkie. No ciężko, ciężko, naprawdę bardzo ciężko było otworzyć ten baton i to jest, otwieralność batonu jest tutaj bardzo niefajna, bardzo, bardzo denerwująca, jest bardzo ciężka. No ale dobra, jedziemy dalej. Tutaj nie chodzi tylko o otwieralność batonu, ale przede wszystkim liczy się też smak. Wiadomo, smak, cena, wszystko ma swoje aspekty. Jeżeli coś ma być dobre lub złe i coś się ocenia, to trzeba wziąć pod uwagę wszystkie różne aspekty. No i teraz po otwarciu widać, że to jest takie podzielone na kosteczki, są tutaj wyryte wawelskie, polskie loga i napisy. Na czekoladce to rzadkość, żeby takie były wycia. Podczas produkcji pewnie mają jakieś takie pieczątkowe maszyny, które tak troszkę dociskają jakoś ten wafel, albo no jakimś sposobem na pewno tutaj robią te napisy. No i teraz właśnie będę testował smak tego. Takie kremiste, kremowe. Były kiedyś takie batony, które miały taką kremistość i bardzo mi nie smakowały te batony. Zwłaszcza w latach 90. jak kojarzę. Nie zapomniałem, jak się nazywają, ale podobnie wyglądały. No miejmy nadzieję, że te będą inaczej smakować, ta krówka. Bardzo mam mieszane uczucia, jeżeli idzie o ten smak tego batonu, ponieważ ten karmel nie jest to taki typowy, prawdziwy, przepyszny karmel, jak w cukierkach krówek. Tak trochę podchodzi pod ten krówkowy karmel, ale do cukierka krówki dużo, dużo temu batonowi brakuje. Troszkę też właśnie mi podchodził smakiem pod ten właśnie baton, o którym myślałem z lat 90., co kupowałem, co mi tak nie smakował. Trochę podchodzi pod to smakiem, ale nie, na szczęście nie aż tak bardzo, czyli jest na pewno lepszy niż ten baton zły, o którym myślę. Ale w takim razie nie jest to na pewno baton w moim guście. Jeżeli chodzi o firmę Wawel, to bardzo sobie cenię Wawel, bardzo wiem, czym jest Wawel przede wszystkim, jaka to jest firma. I wiele, wiele produktów z Wawelu mi
smakuje, są dobre, faktycznie niektóre słodkości są przede wszystkim takie, one są wysokiego poziomu, w sensie może nie chodzi o smak, że jest taki jakiś powalający, ale jest to pewna szlachetna czekolada, jak dla mnie można powiedzieć, także jest to dla mnie szlachetna firma. Natomiast jeżeli idzie o właśnie o tego batona na przykład, no to jak dla mnie smakowo on jest taki, no taki nie bardzo, nie bardzo. No ale tak jak mówię, z Wawelu jest wiele dobrych wyrobów, które są ok, no i samo to, że Wawel jest renomą firmową, także fajnie, że istnieje Wawel i jest rozpoznawalny, ta firma jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce.